Cześć! Cieszę się, że przepis na brownie bardzo Wam się spodobał i dzisiaj chciałabym Wam pokazać pewną kombinację, kombinację smakową. Też przepis na ciasto, też takie ciasto brownie, a dokładniej będzie to brownie Snickers. Jestem pewna, że to ciasto niesamowicie Wam się spodoba, przypadnie Wam do gustu i z przyjemnością będziecie je robić. Jest mega słodkie, mega smaczne, no też mega kaloryczne, ale to już raczej nie powinnam tego wymieniać jako jego zalety, a już na pewno nie zachęca do zrobienia. W każdym razie ciasto jest pyszne, więc nie czekajcie dłużej, tylko udajcie się do kuchni i przygotujcie właśnie taką wersję brownie. Polecam, pycha! Przygotowanie zaczynam oczywiście od zrobienia masy maślano-czekoladowej. W tym celu zagotowuję wodę w garnku, ustawiam na tym miskę, wrzucam masło, a także czekoladę. Ja wybrałam czekoladę deserową. To wszystko podgrzewam, aż czekolada się roztopi. Pod koniec zdejmuję z ognia, a następnie po roztopieniu dokładnie wszystko mieszam, tak aby masło i czekolada utworzyły jednolitą masę. Do miski wbijam kolejno wszystkie jajka. Dodaję cukier i to wszystko miksuję, aż jajka się tak napuszą. Aż na wierzchu pojawi się taka pianka. Następnie dodaję do tego mąkę pszenną jasną i ponownie miksuję. Potem dodaję przestudzoną, ale nadal ciepłą masę maślano-czekoladową i znowu to wszystko bardzo, bardzo dokładnie mieszam. Tak przygotowaną masę przekładam do formy wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piekę około 20 do 25 minut. Po upieczeniu ciasto zostawiam do przestudzenia. Teraz czas na wierzch. W misce ponownie w podobny sposób rozpuszczam masło razem z czekoladą, tyle że tym razem wybrałam czekoladę mleczną. Ciasto smaruję z wierzchu krówką. Jeżeli macie krówkę gęstą, to warto ją wcześniej podgrzać. Najlepiej wstawiając puszkę z krówką do ciepłej wody. Smaruję z wierzchu ciasto krówką, posypuję solonymi orzeszkami ziemnymi, a następnie wierzch zalewam przygotowaną polewą czekoladowo-maślaną. I teraz najtrudniejsze zadanie. Chowam tak przygotowane ciasto do lodówki, aż ta czekolada na wierzchu stężeje. Ja się przyznaję, że już zaczęłam kroić swoje ciasto trochę wcześniej, ale uwierzcie mi, że najlepsze jest kolejnego dnia, kiedy ta czekolada, krówka i wszystkie warstwy się ze sobą zespolą i po prostu będzie łatwiej wszystko kroić i będzie lepiej smakować. No i tak jak możecie właśnie zobaczyć, tak prezentuje się dzisiejsze ciasto, brownie Snickers. Warstwę ciasta czekoladowego, mega czekoladowego. Wyżej jest masa krówkowa, słone orzeszki i jeszcze mleczna czekolada. No po prostu totalna rozpusta, ale myślę, że bardzo Wam to ciasto się spodoba. Spodoba się też na pewno dzieciom. A, chyba każdemu się spodoba. Zobaczcie, tak wygląda w przekroju. I ja już czekam na zdjęcia Waszych ciast, może jakieś wprowadzicie jeszcze inne kombinacje. Zostawcie zdjęcie pod przepisem, czekam też na Wasze komentarze, jak już spróbujecie. No i życzę Wam smacznego, bo wiem, że na pewno to ciasto będzie Wam bardzo, bardzo smakować. Pozdrawiam Was cieplutko i zachęcam do oglądania pozostałych odcinków Kotlet TV.